to 100, które mu wpisaliśmy, czyli jakby do takich celów, że można by powiedzieć, że 100 to jest cena hurtowa, my chcemy mieć 10%, czyli po jakiej cenie musimy sprzedawać. Czyli 10% nie zniszczy 100, tylko że 10% zniszczy tej. Ten liczy jeszcze. To... Jeszcze coś. Ten wykonuje taką operację, że do 100 dodaje 10, czyli wam wychodzi 110, dzieli przez to, co dodawał, czyli przez 10, wychodzi mu 11 i mnoży razy 100%, czyli wychodzi 1100%, czyli jeżeli liczba 110 jest 1100% razy większa od 20. No można właśnie, tak. Dlatego dużo osób obchodzi to w ten sposób, że jak chce, po prostu to nie posługuje się przy 10%, tylko na przykład pisze 100, jak chce dodać 10%, to robi 10 razy.